autorstwa Józefa Grudnia w wykonaniu Opatowskiej Orkiestry Dętej rozpoczęliśmy trzecie opatowskie spotkania z piosenką. Ten prastary gród gości już uczestników festiwalu po raz trzeci. Myślę, że równie serdecznie i gorąco jak w poprzednich latach, w tym roku także będzie gościł i uczestników, i słuchaczy. Witamy wszystkich uczestników przybyłych no, z całej Polski dosłownie. Witamy was serdecznie. Witamy również przemiłych słuchaczy. Również serdecznie witam burmistrza miasta, pana Jana Borka. Wielkiego sympatyka młodzieży i współorganizatora festiwalu, pana kuratora magistra inżyniera Kazimierza Wiśniowskiego. Bardzo gorąco witam naszych gości z Odessy, a szczególnie serdecznie panią dyrektor Centrum Odessika Ludmiłę Stojanową, która od lat współpracuje z naszymi zespołami. Również serdecznie chciałem powitać jury tegorocznego festiwalu. A będą to przewodniczący jury, dyrektor Szkoły Muzycznej z Tarnobrzega, Jan Mach. Adam Bień, również Szkoła Muzyczna Tarnobrzeg. Bożena Niedziałek. Anna Staszewska. Pan Tadeusz Stępień. Witamy serdecznie. Obecnie serdecznie proszę o zabranie głosu burmistrza naszego wspaniałego grodu, pana Jana Borka. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale przemiły obowiązek otwarcia trzecich opatowskich spotkań z piosenką turystyczną i krajoznawczą. Imprezy o znaczeniu ogólnokrajowym, organizowanej pod patronatem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu. Przede wszystkim chciałem powitać naszego dostojnego gościa, kuratora Kuratorium Oświaty i Wychowania, pana magistra inżyniera Wiśniowskiego, a także panią wizytator Zofię Bielaszko. Witam również wszystkich członków komitetu organizacyjnego, którym składam serdeczne podziękowanie za trud włożony w organizację naszej przemiłej imprezy. Serdecznie witam wszystkich uczestników naszego festiwalu z całej Polski, a także uczestników z zagranicy, naszych przemiłych gości z Odessy. Wszystkim bez wyjątku życzę jak największych sukcesów w konkursie festiwalowym. A nam, wszystkim widzom, życzę przemiłych wrażeń w trakcie trwania konkursu. Trzeci opatowskie spotkania z piosenką turystyczną i krajoznawczą ogłaszam za otwarte. Andrzej! Proszę. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi i chciałbym serdecznie zaprosić pana kuratora o zabranie głosu. Już samo dojście do mikrofonu jest małą wycieczką turystyczną. Strasznie się cieszę, że mogę uczestniczyć w waszej przemiłej imprezie, która dzisiaj po raz trzeci gości na estradzie amfiteatru pod żółtym niebem. I cieszę się, że państwo wybrali dzisiaj piosenkę, a nie patrzą na mundialowe rozgrywki. Jest kilka amfiteatrów, na pewno dużo gorszych, jak Sopot, Zielona Góra czy Opole. Dzisiaj Centrum Kultury Światowej i Polskiej jest amfiteatr w Opatowie. Kochani, gdybym umiał śpiewać, to bym zaśpiewał wszystkiego dobrego, ale ponieważ bardzo fałszuję,
Więc powiem, aby wam się wszystko dobrze darzyło, żeby piosenka zarówno w języku polskim, czy rosyjskim, czy jeszcze innym zabrzmiała tak, jak przez chwilę to słońce, które było i rozrzuciło nam niebo. Wierzę, że to się nam uda, nie będzie zwycięzców, nie będzie pokonanych, będzie radosna piosenka, z którą kiedyś wyjdziemy na szlaki i będziemy deptać te szlaki nie tylko butami, zobaczymy ciekawe widoki i zawsze humor, mimo niepogody, będzie nam sprzyjał, a będzie nad nami piosenka. Niech ta piosenka święci dzisiaj triumfy, wszyscy się tym pocieszmy, pośpiewajmy, a wszystko będzie dobrze. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy panu kuratorowi. I tak jak pan burmistrz naszego miasta powiedział, trzecie spotkania z piosenką turystyczną, oczywiście owatowskie, uważamy za otwarte. W pierwszej części jeszcze nie festiwalu oczywiście, bo najpierw, tak jak co roku, koncert gospodarze gościom. Gospodarze województwa tarnobrzeskiego przedstawią wam wszystkim tutaj i państwu program, a wystąpią następujące zespoły. W programie artystycznym zobaczymy i usłyszymy następujące zespoły. Zespół pieśni i tańca Racławice. Harcerski zespół wokalny Knieje z Tarnobrzega. Zespół wokalny Łada z Biłgoraja. A jako pierwszych na scenę zapraszamy zespół pieśni i tańca Racławice. Zespół pieśni i tańca Racławice działa pod patronatem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Nisku. Działa od 4 lat, skupia ponad 130 dzieci i młodzieży w 4 grupach wiekowych. W programie zespołu opracowane są narodowe tańce polskie, tańce różnych regionów polskich, tańce innych narodów, m.in. węgierskie, białoruskie, mołdawskie, rosyjskie i hiszpańskie. Zespół jest wielokrotnym laureatem wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądów. Jest również laureatem Jarmarku Opatowskiego, który, jak państwo wiecie, odbywa się u nas rokrocznie. Opiekunem zespołu, kierownikiem artystycznym jest Ewa Sęk, kierownikiem organizacyjnym Maria Cagara. W programie tego zespołu usłyszymy i zobaczymy Oberek nad Potokiem, Suitę Lubelską, Śląską, Rzeszowską, Polkę w grochy, Słodki walc, Walentynka w wykonaniu dziecięcego zespołu, Tapatuszki, Hiszpańskie tańce, El Vito, La Solionis oraz Zabawa w rock'n'rolla. Zapraszamy zespół z Racławic. Thank you.
Proszę Państwa, ja chciałabym jeszcze dopowiedzieć tego, co nie powiedziałam o zespole. Otóż zespół wrócił z Konina ze srebrnym aplauzem. Oprócz tego weźmie udział w festiwalu w Kielcach, w festiwalu harcerskim, który odbędzie się w lipcu. Jeszcze chciałabym dodać jedną rzecz i podziękować jednocześnie opiekunom tego zespołu, członkom zespołu za pracę, a pracę mają naprawdę w trudnych warunkach, w bardzo trudnych warunkach lokalowych. W związku z tym prosimy panią opiekun o odebranie symbolicznych kwiatów w podzięce za trud włożony w pracę. Prosimy bardzo. Dziękujemy jeszcze raz Racławicom. Następnym zespołem, który usłyszymy, jest to
harcerski zespół wokalny Knieja. W wykonaniu zespołu usłyszymy pięć utworów. Pięć utworów, powtarzam. Zespół prowadzi Jarek Piątkowski. Działają już ponad rok. Ich największe osiągnięcia to zdobycie Jodły Przyjaźni na ogólnopolskim festiwalu w Kielcach w ubiegłym roku, jak zarówno w tym roku trzecie miejsce na ogólnopolskim festiwalu piosenki harcerskiej w Siedlcach. Zespół Knieja z Tarnobrzega. Co prawda nie w pełnym składzie, ponieważ Rodzynek, który był jeden w tym zespole, jest obecnie w wojsku, ale myślę, że to nie przeszkodzi, żeby zespół się pięknie zaprezentował. Zapraszamy. Turysta.
Ostatni raz przemierzamy kilometry znanych tras.
nosić bluza, deszczowego bluza. Lepiej w śpiworze się wyciągnąć i śpiewać, śpiewać bluza. Oje, lepiej się krokiem z namiotu nie ruszać i nucić bluza, deszczowego bluza. Lepiej w śpiworze się wyciągnąć i śpiewać, śpiewać bluza. Oje. Jutro będzie inaczej, słońce wyjrzy za chmury, mokry namiot zwiniemy i ruszymy na szlak. Nie ma to jak pomarzyć, kiedy kapie przez dziury. Popatrz, truna urwana, a więc na niej migraj. Lepiej się krokiem z namiotu nie ruszać i nucić bluza, deszczowego bluza. Lepiej w śpiworze się wyciągnąć i śpiewać, śpiewać bluza. Oje, lepiej się krokiem z namiotu nie ruszać i nucić bluza, deszczowego bluza. Lepiej w śpiworze się wyciągnąć i śpiewać, śpiewać bluza. Oje. Nasze dawne harcerskie ogniska mają teraz swój nowy wymiar. Siedzisz, patrzysz, słuchasz i czekasz, co przyniesie następna godzina. Razem może coś wymyślimy, razem może coś osiągniemy, pokonamy głuchą samotność. Połączeni węzłem braterskim, razem może coś wymyślimy, razem może coś osiągniemy, pokonamy głuchą samotność, połączeni węzłem braterskim. Wciąż nosisz stary, wiesz, że nie ma drogi donikąd, znajdź więc tę, która ciebie prowadzi. Razem może coś wymyślimy, razem może coś osiągniemy, pokonamy głuchą samotność, połączeni węzłem braterskim. Razem może coś wymyślimy, razem może coś osiągniemy, pokonamy głuchą samotność, połączeni węzłem braterskim.
kierują naszymi losami. Razem może coś wymyślimy, razem może coś osiągniemy. Pokonamy głuchą samotność, połączeni węzłem braterskim. Razem może coś wymyślimy, razem może coś osiągniemy. Pokonamy głuchą samotność, połączeni węzłem braterskim. Razem może coś wymyślimy, razem może coś osiągniemy. Pokonamy głuchą samotność, połączeni węzłem braterskim. Dziękujemy serdecznie zespołowi Knieja. Zanim zaproszę następny zespół na estradę, chciałem powiedzieć kilka komunikatów. Otóż tam troszkę wyżej są harcerzy, tak przy takim ładnym stoliku, sprzedają losy w postaci widokówek. Kosztuje to tylko 500 zł, loteria będzie w niedzielę. Dochód z tej loterii przeznaczony jest na dzieci biednych, aby mogły wyjechać na wakacje. Myślę, że jest bardzo fajna inicjatywa, warto taki los kupić, no i na pewno wygrać atrakcyjne rzeczy. Druga sprawa, może powiem, ponieważ mamy tak piękny amfiteatr, jakim jest Amfiteatr Opatowski, zobowiązuje nas to na pewno do tego, aby takie imprezy jak dzisiejsza odbywały się tu jak najczęściej. I tak już nie czekając długo, jak teraz na rozpoczęcie wakacji jest festiwal organizowany przez PTSM, ten, na którym jesteśmy, tak pod koniec wakacji w sierpniu jest pierwszy ogólnopolski harcerski festiwal piosenki bluesowej, na który również serdecznie wszystkich zapraszam. Myślę, że będzie również fajna, udana zabawa. A teraz wystąpi z jednym utworem laureat ubiegłorocznych opatowskich spotkań z piosenką turystyczną. Zespół Łada z Biłgoraja. Prosimy bardzo, ubiegłoroczni laureaci. Thank you.
prowadzącą koncert gospodarze gościom. A następnie prosimy wszystkich uczestników na scenę w wiadomym celu. Rozpoczynamy nasz festiwal. Prosimy o przygotowanie tam piosenki zapatowe i już. Prosimy wszystkich uczestników festiwalu. Tak jak mówiłem, ci wszyscy, co mają takie ładne znaczki tutaj, zapraszamy na scenę, ale tak biegiem, fajnie. Szybciutko, żeby pan Andrzej nie zdążył nastawić. Wy będziecie pierwsi, jestem pewny.